Kielce, ulica Planty 7. To tutaj 70 lat temu rozegrały się dramatyczne wydarzenia, w których śmierć poniosło 37 Żydów i 3 Polaków. Bezpośrednią przyczyną zajścia była plotka o uwięzieniu przez Żydów w piwnicy budynku przy Plantach 8-letniego chłopca Henryka Błaszczyka w celu dokonania na nim mordu rytualnego. Wydarzenia nazwane pogromem kieleckim wzmogły emigrację Żydów z Polski. Przyczyniły się też do rozpowszechnienia w świecie stereotypu Polaka antysemity. Początkiem pogromu było zaginięcie chłopca Henryka Błaszczyka, który 1 lipca opuścił Kielce, nie mówiąc rodzicom, gdzie idzie, i udał się na wieś do swoich znajomych. Wrócił 3 lipca i powiedział rodzicom, że został zatrzymany przez Żydów i przetrzymywany w piwnicy na ulicy Planty. Ojciec rano go obudził. To jest zeznanie Błaszczyka, którego słuchałem przez pół dnia w niedzielę. Pamiętam, nagrywałem go i słuchałem. Więc ojciec go obudził i powiedział, ubieraj się i pójdziemy na milicję. Na milicję przyszli z Dygnarowiczem i jeszcze wujem tego Błaszczyka. I przyszli na milicję pod Sienkiewicza 45 numer. I on był na korytarzu przy klatce schodowej, a oni między sobą rozmawiali. Gdy wychodzili z siedziby komendy milicji, ojciec się nachylił. Pamiętaj, żebyś mówił wszystkim ludziom, że cię Żydzi porwali. I żeś był do piwniczki wrzucony i żeś widział tam pomordowane dzieci. I pamiętaj, że masz to mówić, bo jakbyś nie mówił, to nie wiem, co by się z nami stało. Gdzie ci Żydzi cię trzymali? To tutaj? Ten zielony kapelusz na głowie był znakiem, że Błaszczyk miał wskazać na tegoż Żyda, że on go uprowadził, że mu dał 20 zł i paczuszkę do odniesienia na Planty. Spotkał go na ulicy. A jak on przyszedł z paczuszką i z 20 zł i 20 zł mu zabrał i paczuszkę też i wrzucił go do piwnicy, gdzie były zamordowane dzieci. No ale on jakoś, prawda, uciekł z tej piwnicy, no i właśnie jest tym świadkiem. No i co? Ci właśnie cywile, tego Żyda w kapelusze, a to był, nazywał się Zinger Kalman. Kalman Zinger, który uprowadził dziecko, który wrzucił do piwnicy, tak chłopiec zeznawał, prawda? Powinien stanąć pierwszy na rozprawie jako świadek, jako sprawca. W ogóle go nikt już w Kielcach nie zobaczył. Gdzie? Ja to majora, z mędrkiem z miasta. Czekasz, zapytaj majora. Panie majorze? Melduj! Meldunek z miasta. Pod domem, w którym Żydzi mieszkają, ludzie się gromadzą. Co robić? Obserwować i meldować. Wąt! Tak jest!
Tu major Stopczyński. Zaczęło się. Czekam na instrukcję. Tak jest. Na Sienkiewicza ludzie mówili, że coś się dzieje tam na plantach. I ja zauważyłem, z perspektywy ulicy zauważyłem grupę ludzi zgromadzonych przy sklepie róg plant a Sienkiewicza. Ja z ciekawości pobiegłem tam do tego, do tych ludzi. Tam był milicjant i grupa ludzi, może ze 20-30 osób, tam przy tym sklepie. I wewnątrz tej grupy ten milicjant był. No i ludzie pokazywali na budynek, że z tego balkonu tu, z pierwszego piętra, wyskoczył chłopiec. I podobno tam połamał nogi, coś tego. Uciekł po prostu Żydom. Że Żydzi go chcieli zamordować, coś tam, jakieś rytualne mordy. Mord miał być. I ta grupa ludzi zaczęła się powiększać. Coraz więcej ludzi się zatrzymywało tam. Co się dzieje? Co się dzieje? Do kogo tu jeszcze zadzwonić? Halo? Komenda Urzędu Bezpieczeństwa? Tu dr Seweryn Kahan. Tak, przewodniczący Żydowskiego Komunitetu Wojewódzkiego. Łącz mnie natychmiast z szefem Wydziału Personalnego Morrisem Kwaśniewskim. Natychmiast! Morris? Morris, jak dobrze, że odebrałeś. Nie mogę się do nikogo dodzwonić. Proszę cię, zrób coś. Ty zadzwoń do wojewody, zadzwoń do biskupa, zadzwoń nawet do Warszawy. Słuchaj, tu się dużo ludzi zebrało, wojsko. Tak, czuję, że coś złego się stanie. Bardzo cię proszę. Morris? Tak. Tak, no. Śmierć doktora Seweryna Kahane jest dość tajemnicza. Miała ona miejsce na samym początku. Była to jedna z nielicznych osób, na tyle wpływowych, która mogła zahamować pogrom, albo przynajmniej złagodzić jego przebieg. Nielegalną broń. Mamy rozkaz zabrać tą broń. Tu nie ma żadnej broni! Weźcie wszystko, co znajdziecie! Proszę się uspokoić. Halo! Za chwilę będzie pod wszystkim. Doktor Seweryn Kahane, prawnik z wykształcenia, był tutaj w trakcie telefonowania po różnych urzędach, prawda, tutaj, gdzie informował, co się dzieje, żeby to przerwać, tą całą tą jatkę, jaka się zaczęła. To został w tym momencie przez urzędnika bezpieczeństwa zastrzelony. Zeznanie Hanki Alpert jest bardzo interesujące i ze względu na opis tego, co działo się na drugim piętrze w kamienicy na Planty 7, ale również chyba jeszcze bardziej ze względu na tajemnicze zachowywanie się żołnierzy. Może przeczytam fragment. Paru żołnierzy w tym samym czasie na drugim piętrze zdjęli siebie mundury i czapki, a poczęli strzelać z boku do ludności, która stała przed komitetem. A ludność i żołnierze stojący zrobili dużą panikę pomiędzy sobą, że Żydzi do nich strzelają. Inni żołnierze chodzili po naszych mieszkaniach na drugim piętrze i rabowali, co kto złapał.
zając pozycję przy oknach. Nie strzelać do naszych. Na pewno strzały z kamienicy w stronę tłumu były i na pewno miały wpływ na zwiększenie aktywności tłumu przed kamienicą. I z tego budynku wyskoczył jeden z żołnierzy i zaczął krzyczeć, że porucznika zabili. Porucznik zginął. Zabili porucznika. I wtedy się zaczął pogrom. Wtedy część żołnierzy i cywilów rzuciła się tam na klatkę schodową do tego budynku i wtedy zaczęli przez okna wyrzucać mieszkańców. Ja jako dziecko w tłumie to bym nic nie widział. A te dzieci, ci chłopcy, ci dzieciaki, to byli na przodzie tłumu, żeby coś zobaczyć. Ja byłem na przodzie. Ja widziałem. Widziałem te leżące ciała. Na 11 trupach punktowe rany kłute. Więc można dać nad jakimś cienkim ostrzem zadany. No to co to może być? Dluto, śrubokręt. No przecież nikt nie przyleciał ze śrubą, żeby kłuć Żydów śrubokrętem. Natomiast rosyjskie bagnety przy karabinach typu Mosin, które były uzbrojone KBW, właśnie te starszego typu, długie takie, Mosiny z jeszcze dłuższymi sztykami, a pasowały jak nic. Więc mnie na 11. Na drugich 11 postrzałowe. No z czego? No to kula z bliska przeszła na wylot. Z daleka zresztą też na kilkaset metrów też przejdzie na wylot karabinowa. Więc nie ma tych tutaj ani ekspertyzy nie można robić, ale no wiadomo, tłum z karabinami nie przyszedł. Jeżeli ktoś tam może należał do tych wyklętych i miał schowaną broń, to ja z nią nie przyszedł, tak. No to już na ponad połowa uśmierconych bronią wojskową. Rozbite czaszki. No kolbą też można rozbić, prawda? Trochę ten tłum, do kilkudziesięciu cywilów tam było. Byli ludzie podnieceni też, prawda, no histeria się udzielała, ale większość tłumu to byli gapie. Cześć chłopaki! Meldunek mam, do majora. Żydzi potrzebują wsparcia. Ludzi jest coraz więcej, a wojsko się nie chce nas słuchać. Zameluj majorowi. Obserwować i meldować. Wykonać! Tak jest! Meldujcie! Tak jest! Tak jest.
NKWD-stę, dobrze wyszkolonego, jeszcze w okresie się, powiedzmy, przedwojennym w Rosji, Spychaja Władysława, z Ostrowca Świętokrzyskiego pochodził, a potem się życzył sobie nazywać się Władysław Sobczyński, że jego akurat na ten moment tutaj do Kerczy ściągnięto. Że na przykład prokuratora Wrzeszcza, który był prokuratorem wojewódzkim, on go wypędził z placu. Co on ma tutaj do roboty? Bezpieczeństwo czuwa nad bezpieczeństwem. Jeżeli prześledzimy jego karierę zawodową przed pogromem, to jawi nam się człowiek z bardzo bogatym doświadczeniem w terenie. Właściwie ten pan zaczynał swoją karierę od działalności w Komunistycznej Partii Polski w dwudziestoleciu międzywojennym. Później podczas II wojny światowej przebywał na obszarze Rosji radzieckiej i tam między innymi ukończył kurs o charakterze wojskowym w Moskwie. Też kształcił się w Smoleńsku, uczestniczył w działaniach partyzantki radzieckiej na tyłach Niemców. Również działał w Armii Ludowej, między innymi tutaj na Kielecczyźnie. To był oczywiście agent NKWD. To od przedwojny zresztą współpracował już ze służbami specjalnymi radzieckimi. To był komunista ostrowiecki, który tam był przeszkalany, no i potem został tutaj szefem urzędu w Kielce. Przedtem był w Rzeszowie. Tam w Rzeszowie też był tam zresztą awantura antyżydowska. W wyniku między innymi tego został do Kielc potem przesłany, żeby stamtąd zniknąć. Tutaj mi się wydaje, proszę pana, że on się po prostu wszystkiego przestraszył. Że ta sytuacja, jaka była, to go przerosła. Czy wojsko tutaj, gdzie dowodzone jest przez Rosjan, stanie po stronie, będzie broniło Żydów? Raczej wątpliwe. Dlatego, że najbardziej jest nienawidzonymi tutaj, jak w wojsku, jak pan wie, to byli ci, którzy byli Żydzi, którzy w dużej mierze byli oficerami politycznymi. To więc to mogło tylko sprowadzić jakąś eskalację. Zresztą tak się stało, bo część żołnierzy, którzy tam potem byli z KBW, skierowało broń nie do tłumu, tylko do Żydów. Tak było przecież. Milicja, to była trochę, tutaj bardziej starała się to wszystko opanować, ale to byli też bardzo prości ludzie. Też chyba wierzyli w to porwanie tego Henia Błaszczyka, prawda, który miał tam być w piwnicy trzymany, gdzie zresztą piwnic nie ma, bo być nie mogło, bo tam są podmokły teren i zaraz jest woda pod spodem, także nic z tego. No ale wierzono w to. Na pewno za te wydarzenia odpowiadają ci, którzy dowodzili całą akcją, ponieważ można było ją przeprowadzić jednak lepiej, bardziej skutecznie. Kara Władysława Sobczyńskiego nie spotkała, ponieważ najpierw został podpułkownikiem, później został pułkownikiem na początku lat 50. Więc to sugerowałoby, że raczej nadal cieszył się zaufaniem swoich przełożonych. Mi się wydaje, że sprawców, tak jak pan by chciał, żeby to był konkretnie Malinowski Józef, prawda, czy Kowalski Franciszek, to tego nie znajdziemy. Oczywiście połapano ludzi, prawda, tutaj i skazano, ale często to było przypadkowi ludzie też. No, było i tak, prawda, że wiadomo było, że ten uderzył tym kaloryferem, tym żeberkiem w głowę Żyda i rozbił, prawda, że mózg wypłynął na zewnątrz. Było i tak, proszę pamiętać, że goniono tych Żydów. Byli, prawda, to ci uczestnicy bezpośredniego tego, tych połapano. Ale połapano tylko tych, którzy wykonywali tą, na miejscu byli ten akt. Kto rzucił hasło, skąd się to wzięło, tego nikt nie wie. Przede wszystkim to nie był pierwszy pogrom. Zaczęło się od Rzeszowa, potem jesienią w Krakowie. Tam nie przybrał takich rozmiarów, tam było kilku czy kilkunastu zabitych, pobici, zdemolowane sklepy, zwłaszcza tam, że sporo Żydów do tej swojej dawnej dzielnicy wróciło, do Kazimierza. I tam się też tak zaczęło, że taki chłopiec, 14-letni wtedy, winowajca pogromu. Na Kazimierzu mieszkali także Polacy. Tak. No więc jakiś człowiek daje mu paczkę, daje 20 zł i niech paczkę za tym człowiekiem. Ten przyszedł do jednej z synagog, tam dużo ich było na Kazimierzu. Była jedyna, którą otwarto, która była czynna. Wchodzi za nim
do wnętrza synagogi, słychać brzęk szkła i on widzi, że jak wybitego okna od zewnątrz wpada szkło i pokaleczyło chłopca, no przypuszczalnie żydowskiego chłopca. Dorośli Żydzi biorą go, ciągną go do drzwi, no prawdopodobnie, żeby mu jakiejś pomocy. I w tym momencie zjawia się przy nim milicjant i powiada: uciekaj, i krzycz, że mordują. To był Kraków. Wcześniej, jak mówiłem, był Rzeszów. Tam pogrom wisiał, ale nie doszło do niego. A po Kielcach w Częstochowie taki był wypadek. No i tam kopia tych protokołu milicyjnego trafiła też tu do kieleckich akt. To było długo po kieleckim pogromie, dość długo. I przychodzi kobieta na milicję do komisariatu miejskiego i mówi, że jej syn nie wrócił na noc. No, taki 10-letni mniej więcej chłopiec. Później przychodzi za 2 godziny i powiada, syn wrócił i mówi, że go Żydzi porwali. No, droga pani, weź pani syna i przyjdź tutaj razem z nim. Matce stąd posadzili pod ścianą, stołek dla chłopaka między 2 milicjantami. Ci w krzyżowy ogień pytań, ten się z miejsca poplątał i powiada jak. Ano, z kolegami tam chodziliśmy. I 2 panów, jego i kolegę, zatrzymuje. Dają im 20 zł, tak jak tutaj, prawda, temu chłopak, tak? I prześpijcie się tu w piwnicy, a jutro opowiadajcie, że was Żydzi porwali. Analizując dokumenty zebrane przez Instytut Pamięci Narodowej i analizę opisy różnych autorów, historyków, badaczy, można stwierdzić, że w tych dokumentach znajdują się i pewne informacje sugerujące prowokacje, i pewne dokumenty sugerujące zorganizowaną akcję, ale również są opisy spontanicznego antysemityzmu. Więc trudno wskazać jedną główną przyczynę zajść w Kielcach. Na pewno do tej prawdy się zbliżamy, na pewno wiemy coraz więcej. Problem może być z interpretacją tego, co już mamy, ponieważ cały czas jednak dochodzą nowe materiały, które są analizowane, które są porównywane z tym, co już mamy. Pogromem to wydarzenie nigdy nie było. I podkreślam to mocno, w 70. rocznicę, aby dłużej nie kłamano, że to na tle konfliktu i nienawiści jakiejś etnicznej w stosunku do Żydów, Polacy i Kielczanie dokonali tego mordu. Absolutnie w świetle wieloletnich poszukiwań, badań, także i kontaktów z bezpośrednimi świadkami tego wydarzenia albo pierwszoplanowymi osobami w tym wydarzeniu, trzeba stwierdzić, że był to mord polityczny, w którym przede wszystkim skupiły się wielkie interesy Stalina, Związku Radzieckiego i Polski Rzeczypospolitej Ludowej.